panie wojewodo, szanowni państwo. Bardzo serdecznie witam na tej, jak pan Bogusław Wojciech powiedział, nietypowej uroczystości. Nietypowość polega na tym, że dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. To jest pierwsze, bardzo ważne wyróżnienie. Po drugie, pokazujemy dorobek artystyczny osób, które nie są zapisani jako profesjonaliści sztuk plastycznych, ale są nauczycielami akademickimi, pracownikami szkoły, którzy realizują swoją misję tworzenia rzeczy pięknych. Jak już mówiłem na poprzedniej uroczystości, jednym z najważniejszych celów życia człowieka jest dążenie do samorealizacji w różnych wymiarach swojej egzystencji. I w tym wymiarze dzisiaj jest to egzystencja twórcza, egzystencja osób, które chcą pokazać swój potencjał do tej pory niewykorzystany dla działalności zarobkowej. Są to artyści, w sensie dosłownym amatorzy. Ich prace nie powstają dla celów zarobkowych. A zatem za chwilę będziemy mogli z panem wojewodą otworzyć uroczyście wystawę. Chciałbym na ręce animatora, pana profesora Antoniego Jarczyka, złożyć gratulacje za pomysł, za wytrwałość. I ten skromny pan profesor chyba za 3-4 miesiące temu przyszedł, prawda? Żebyśmy mogli coś takiego wykonać i dzisiaj się to zmaterializowało. Panie profesorze, raz jeszcze dziękuję za inicjatywę, za przeprowadzenie tej działalności. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia wystawa, tylko pierwsza z cyklu bardzo bogatego wydarzenia kulturalne. Dzisiaj zaczynamy od wystawy plastycznej. Myślę, że jest spora grupa osób, które mają uzdolnienia muzyczne i za niedługo wystąpią na takiej samej uroczystości. Andrzej Paruga, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Prowadzów WEM. Serdecznie witam wszystkich uczestników, którzy wzięli udział i napracowali, żeby tę ekspozycję nam ukazać.
media, dziennikarzy, bądź tak, oni są tutaj, także cieszę się bardzo, że z tak... To przestaje się dostrzegać. Prawdą jest, że to jest artysta po prostu dostrzega więcej. To jest nasza może i trochę duma, ale i zarazem wraca jakiś tak.